Urszula Rutkowska. Witam Państwa we wtorek, 5 lipca, w horoskopie dnia telewizji regionalnej. Jesteście ciekawi, co Was może dzisiaj spotkać? To zapraszam na program. Raku, problemy zdrowotne zaczną się dzisiaj nasilać. Odczujesz ogólne osłabienie, które utrudni Ci działania. Unikaj niepotrzebnego stresu i pomyśl o zregenerowaniu utraconych sił. W miłości wróć do dobrych wspomnień. Przywołaj klimat wzajemnej bliskości, a zobaczysz, że odczujesz poprawę. W pracy odczujesz nadwrażliwość, nad którą trudno będzie Ci dzisiaj zapanować. Pamiętaj, że relaks i wypoczynek są Ci teraz bardzo potrzebne. Lwie, czeka Cię teraz bardziej pomyślny okres w życiu osobistym. Problemy, na które natrafisz, uda się szybko rozwiązać. Wokół Ciebie więcej będzie ludzi życzliwych i chętnych do pomocy. W miłości poczujesz się spełniony, ale zapobiegaj kryzysowi, który nadciąga jak burza. W sprawach zawodowych, cokolwiek robisz, rób z sercem, a owoce Twojej pracy doceni wkrótce Twój przełożony. Nie stresuj siebie i innych. Panno, dzień niespokojny i niekorzystny dla spraw prywatnych. Uczucia nie odegrają dużej roli. Zbytnie angażowanie się w życie innych może zaszkodzić Waszym wzajemnym stosunkom. Nawiązane dziś znajomości nie będą trwałe. Zacznij przygotowania do urlopu. Twoja energia jest umiarkowana, więc nie przesadzaj ze zbytnim forsowaniem się. Wago, nie zapowiada się spokojnie. Zgrzyty spowodowane będą problemami w życiu osobistym i w sferze finansowej. Pamiętaj, że z pewnych rzeczy możesz zrezygnować lub je zmienić. W miłości staraj się działać zgodnie z samym sobą. W pracy nie rezygnuj ze swoich planów. Dobrze Ci zrobi ruch na świeżym powietrzu. Może wsiądziesz na rower? Skorpionie, dzień niezbyt udany. W dalszym ciągu trudno Ci będzie polegać na innych. Dotychczasowe napięcia panujące między Tobą a bliskimi staną się jeszcze bardziej widoczne. W miłości burzę z gradem. Powściągnij tendencję do niestałości i nie oceniaj partnera swoją miarą. Poświęć ten dzień zaległym sprawom. Możliwy jest dyskomfort psychiczny. Strzelcu. Trudny i mało sympatyczny dzień. Zrób jednak wszystko, by przeżyć go przyjemnie i pożytecznie. Nieustanna aktywność zaczyna dawać Ci się wyznaki. Niezbędny jest dłuższy odpoczynek. Pofolguj swoim zachciankom i wykaż zrozumienie partnerowi. W pracy wzrośnie skłonność do wybuchowych reakcji. Nie trać kontroli nad sobą, bo możesz wiele stracić. Koziorożcu. Dzień kłopotliwy pod każdym względem. Gwiazdy poskąpią Ci dobrej energii. Atmosfera wokół Ciebie będzie wyjątkowo napięta. Konflikty w domu będą miały wpływ na Twój nastrój. W sprawach uczuciowych dokonaj wyboru własnej drogi. Będziesz się zmagał w kwestiach materialnych. Odpoczynek w ciszy i spokoju ukoi Twoje nerwy. Wodniku, ten dzień przeznacz na dokończenie rozpoczętych działań i na odpoczynek, zwłaszcza psychiczny. To Cię odpręży i pomoże zakończyć ważne sprawy. A tego właśnie potrzeba Ci teraz najbardziej. Dbaj o przyjaźnie i kontakty towarzyskie. Skup się bardziej na życiu prywatnym. W pracy unikaj ryzykownych przedsięwzięć, bo możesz stać się kozłem ofiarnym. Dobrze Ci zrobi też zmiana klimatu. Rybki. Dzień trudny, ale dobry w sferach uczuciowych. To poprawi Wasz nastrój i korzystnie wpłynie na relacje z otoczeniem. Wystrzegajcie się zachowań, które mogłyby szkodzić Waszemu zdrowiu. Temperatura uczuć wysoka.
W końcu docenicie to, co macie. Nie bójcie się też marzyć. A w pracy uważajcie na współpracowników, bo możecie zostać oszukane. Odprężcie się i zrelaksujcie. Baranie, dzień nie sprzyja odpoczynkowi ani dobrym relacjom z innymi. Wenus w raku zwiększy Twoje zainteresowanie sprawami rodziny. Wykorzystaj to na dopięcie wakacyjnych planów. Spodziewaj się urozmaicenia w miłości. W pracy nie wdawaj się w niepotrzebne sprzeczki. Napięcia rozładuj lekkim wysiłkiem fizycznym. Byku, dzień będzie nerwowy i niezbyt udany. Sprawy związane z zawodowymi obowiązkami nie pozwolą Ci na spokój. Nie pozwól sobie jednak na zaniedbania względem rodziny. Cieszyć się będziesz popularnością. W pracy musisz wykazać dużo rozwagi. Staraj się odreagować problemy, a nie dusić ich w sobie. Bliźnięta, zwróćcie dzisiaj większą uwagę na swoje zdrowie i kondycję psychofizyczną. Opozycja Wenus do Plutona zapowiada rozczarowania i kłopoty miłosne. Nie zadręczajcie się tym i dbajcie o siebie. Docencie starania partnera. Nie przesadzajcie z wydatkami, bo nadchodzą niestety chude dni. Wprowadźcie się w bardziej optymistyczny nastrój. Uśmiech i dobre słowo nic przecież nie kosztują, a mogą zdziałać cuda. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Wszystkim dziękuję za uwagę, gorąco pozdrawiam i do zobaczenia jutro w kolejnym horoskopie dnia telewizji regionalnej. Do zobaczenia.